Cześć wszystkim, witam was w czwartym odcinku z Prince of Persia. No i to jest sam początek, więc oczywiście zloadujemy. Czwarty poziom prezentuje się w ten sposób, że nasza księżniczka już powoli może się bać tego, co ona czeka, piasek w klepsydrze niechybnie spada. Jak widać, udało mi się zrobić... Udało mi się zrobić pierwsze trzy poziomy w 9 minut. Więc tak, spoko, nie? Oczywiście tak nie będę robił, że będę wam pokazywał to wszystko, jak próbuję nadrobić ten czas. Ponieważ prawdopodobnie to zająć może całkiem sporo. Ostatnio właśnie jak próbowałem nadrobić ten czas, jest sekret. No to troszeczkę mi zajęło, żeby zdobyć tak dobry czas. Ale wedle prośby jednej osoby, kiedyś mogę coś takiego zrobić. Ale kiedy to nie ma pojęcia. Na pewno po przejściu gry, oczywiście. Czwarty poziom już widać jest nieco ciekawie wyglądający. O! Mamy zamiast lochów takie. No taki zamek już po prostu. Co my to mamy? A mogę sobie otworzyć. Nie pamiętam trochę jak. O! Się skakało w tych gierkach. Coś tutaj jest u góry. Ale w ogóle te poziomy już są rozwinięte dosyć mocno. Nic tu nie ma wyżej? Jest tak po prostu dziura? No dobrze. A, to jest platforma, która mi to po prostu otwiera. No dobra. No i będę sobie tak nadrabiał czas. W sumie za każdym razem. O, rzeczy do rozwalenia. No tylko, że najpierw będę przechodził poziom normalnie. Co to jest za platforma? Ale tak jak już mówiłem, nie będę wam tym... przeszkadzał, czy coś? Nie. Co? Czy on może... O! Świetnie, świetnie po prostu. Spadł mi prosto na twarz. Niech już tam idzie. Sobie. Zobaczę jeszcze, co jest po prawej stronie. O! Oj! Okej, już rozumiem, co? Zobaczę, czy na pewno nic nie pominąłem. Tak tutaj zwiedzając. O, otwarte przejście, zobaczmy co tu jest. Każdy kolejny poziom coraz bardziej rozwinięty. Ta platforma nie robi nic. Mogę sobie odnowić zdrowie, z czego skorzystam. Pij to. No, bardzo dobrze. Jedna osoba mi ostatnio napisała, że w ostatnim poziomie, czyli w tym trzecim, pominąłem tak całkiem niechcący jedną buteleczkę ze zdrowiem. Zwiększające moje zdrowie o tam jedną jednostkę. No niestety. Zdarza się. Już postanowiłem nie wracać do niej. Bo może nie muszę. Może przejdę tą grę bez jakiegoś tam zdrowia. Nie wiadomo jak wielkiego. Ale kiedy już ten. Kiedy już będę podchodził do tej gry na speedrunie. Żeby zrobić tam. Żeby spróbować przejść tą grę tak w miarę sprawiedliwie. No to... Hej. Spróbuję właśnie zebrać też wszystkie te buteleczki. No i wiem, gdzie to się znajduje, bo oczywiście po tym jak usłyszałem, że jestem jakaś buteleczka, to sobie postanowiłem ją poszukać. I wiem, gdzie jest. O! Więc to nie będzie problemem, żeby ją znaleźć. Może ją... O! Dobrze. Oj. No kurde, broń się! Dawaj, strzałka w górę! Dobra, trochę podejdź. Jest, świetnie. O to właśnie chodziło.
Bo w tej grze można zrobić właśnie taką śmieszną rzecz, że się gościa zostawi na platformie i jest wtedy otwarte tak cały czas, nie? Fajne, nie? O! To jest chyba sam początek poziomu, tak mi się wydaje. No, tylko mniej fajne jest to, że nie ma zdrowia. Praktycznie. I nie wiem, czy... Zaraz trochę nie stracę. Tutaj oczywiście kolce. To bym się w nie walnął. Oj. Nie, nacisnąłem przycisk od obrony. Ajajaj. No to w takim razie poziom od nowa. A powiedzmy, że... No, press button. A, okej. Okay. Nie wiedziałem jaki. Powiedzmy, że tu zrobisz was... No, tutaj gościu pilnuje oczywiście. Bramy. Ale ja chyba jeszcze nie ogarniałem, co jest tutaj, tak mi się wydaje. Bo co jest tutaj? Bo ja tu nie wchodziłem chyba jeszcze wcześniej. Jest otwarte. A tu zamknięte. Okej. Okay. Spróbuję to ominąć. A, już jestem tutaj. No to już wszystko wiadomo w takim razie. Czyli ten poziom polega na tym, że trzeba o, sobie tak oprzeć. Znaczy, że bardziej tam chyba po prawej jest wyjście, albo nie wiem. Kurczę, fajnie by było, żeby pozbyć się o tej platformy tutaj na górze, nie? W ogóle co ja odpierniczam? Przecież mogę sobie po prostu po niej przejść górą. I wtedy już nie stracę w ogóle zdrowia. Big brain. O, spoko. To mi się podoba. Biorę. Nie miałem wcześniej ulepszenia do zdrowia na trzecim poziomie zebranego. No to i teraz mam. I fajnie. Teraz by było dobrze nie zrąbać. To jest chyba spadek, no właśnie. Ops. No i teraz z pięcioma życiami mogę tam przeżyć jakoś. A, tu już nic nie ma. No dobra. Ale czy na pewno? Tu po prawej stronie też nic? Jakby tak było, to by tu tak, rozumiem, bezużyteczne trochę było miejsce. A jednak coś jest. Tylko co ten gościu tam odwala? Wydaje mi się, że tam, do tamtąd można się dostać od drugiej strony. Więc tak zrobię, żeby się nie napatoczyć mu przypadkiem, nie wbić na nóż, na miecz. Oj! Brawo! Brawo ja! No dobra, spróbuję. Spróbowałem. Dobra, a jak się tam w takim razie dostać z drugiej strony? To jeszcze tylko jedną rzecz. Zobaczą. A, chyba wiem jak. Najważniejsze, że ja już ogarniam wszystko, gdzie jak. I to będzie właśnie ten gość. Cwany. Dobra. A, trochę szkoda tego straconego zdrowia, ale wydaje mi się, że jak wezmę dużą buteleczkę, to będę miał z powrotem duże, więc nie ma czym się przejmować. I coś sobie otworzyłem. A, już wiem jaki minus tego, że ja tutaj właśnie. Nie mam otworzonego. Kurde, stracę jedno zdrowie. Muszę po prostu. Bo inaczej się nie przedostanę. Tak mi się wydaje. Nie wiem, jak to się stało tutaj w tej chwili, ale jakimś cudem nie straciłem jednak tego zdrowia. Ciekawe. Dobra, zobaczmy teraz, czy ulepszenie zdrowia plus 1 regeneruje nam całuje się zdrowie. Czy jednak nie? Wieczna, odwieczna tajemnica. Regeneruje nam całe zdrowie. Świetnie.
Czyli w takim razie chyba już mogę tylko. Znaczy, już mogę wracać, tak o. To ja ominę, żeby nie było, że spadnę, czy coś. Dobra, już mnie daj przejść, kurczę. Tamtędy górą jest zamknięte przejście, więc trzeba dołem przejść. Ale tu już chyba wiemy, co jest. Tak mi się wydaje, nie? Wiemy, prawda? Są drzwi zamknięte. Co? A, bo ten gościu na nich nie umarł, oczywiście. Że mi się jeszcze... Co? Co z tymi drzwiami jest nie tak? A może to tamtą platformę trzeba nacisnąć? Dobra, spróbujmy. Chyba tak. Wydaje mi się, że to od tego była platforma. Czy zdążył przebiec? No, raczej tak. Jeszcze zrobiłem podkózkę na wszelki wypadek. Coś się otworzyło. Bardzo możliwe, że brama po lewej. Dobra. Tu było dwóch przeciwników? Niestety tak. 40 minut. No cóż. Będzie później śmieszne, żeby to wyspeedrunować. Nie zdążyłem wyciąć miecza. Nie honorowo. No, broń się. Ale ten gościu jest ciężkim przeciwnikiem, kurczę. Dobra, cyk. I zadał mi aż 2 zdrowia obrażeń. O kurde. Do tego nie wiedziałem, że może mi tak dużo zadać. To buteleczka się przyda w takim razie. I wydaje mi się, że wcześniej była jeszcze jakaś jedna... ale niestety nie pamiętam gdzie. Więc po prostu przejdźmy dalej. Niestety perspektywa walki teraz z tym gościem jest niezbyt ciekawa. Ponieważ mam dosłownie jedną, tylko jedyną próbę i potem umrę na śmierć. Tam są kolce. A co tam dalej było też, gościu? Jakiś tam? Zobaczmy. Tam był gościu. Kurczę, ciężki, ciężki, ciężki gość. A jeszcze nie wiem za bardzo... Kurde. Jak go tam doczołgać niestety do tej platformy i... Oj. Ups. Chyba zrąbałem. Ale dobra, mam buteleczkę. Gdzie ja w tej chwili właściwie, kurczę, jestem? Bo nie mam pojęcia bladego. Tam. Więcej platform. No dobrze. Czy tu coś ukrytego? Nic to nic. Więcej platform. A tam chyba można było wziąć butelkę albo coś w tym stylu. A nie, pula. Po prostu platforma. A, chyba sobie otworzyłem. Chyba sobie otworzyłem przejście, ale już tego nie sprawdzę. Dobra, jak dojdę do tej platformy, to wrócę. Ty, ciekawostka. To przejście mi się otworzyło, a nie musiałem nawet walczyć z tym jednym strażnikiem po lewej stronie. Spoko, nie? Pewnie, że fajnie. Im mniej walk, tym lepiej. No cóż, no wznowiłem już nieco wcześniej, ale... Chciałem wam pokazać, że się otworzyła ta bramka. A teraz ty. Wyjmuj miecz. Kurczę.
Podchodź do niego. No ale jednocześnie blokuj. Wow. Ale nie, no ta walka jest naprawdę ciężka. Jeszcze co, spłaciłem aż. Taki zdenerwowany jestem, że ja pierniczę, nie? Rany Julek. Straciłem jeszcze więcej zdrowia niż poprzednio. A czeka mnie jeszcze przynajmniej jedna walka. Bo nie wiem jeszcze jak wygląda końcówka poziomu samego. Uch. Przydałoby się to zdrowie z poprzedniego poziomu. Oj, przydało. Ale przynajmniej nie robię speedruna, więc tam jedno życie mogę jeszcze przeżyć, że nie mam. Ale jakbym nie miał dwóch, to już by było słabo. Dobra, czy to będzie walka wygrana? Czy to będzie walka przegrana? Jeszcze nie wiem, bo to są kolce. Kurczę, ale jak też mogłem zginąć od tego czegoś, tych ostrzy dziwnych? To było naprawdę słabe. No kurczę. No kurczę, naciskam strzałkę do góry i nic się nie dzieje. No co? Naciskałem cały czas strzałkę w górę. Uwierzcie mi. Naprawdę. No za bardzo się przesuwałem do niego. Ech. Jak dojdę do tego żółtka, to wznowię. A tym razem bez strat zdrowia. I w ogóle wiem, że gdzie ten drugi pot. I on jest dosłownie jedno pomieszczenie w lewo. Nie chciało mi się przychodzić jedynego pomieszczenia, żeby tylko dostać się do potiona. Bo po prostu świetny jestem. Całe moje lenistwo odpłaca się na mnie bardzo gniewnie. No i teraz znowu walka z żółtkiem. Tym razem uda się wygrać ją, czy będzie znowu przegrana. Jeżeli tylko nie będę zbyt dużo blokował, no to mogę przegrać to. Aż mam wrażenie, jakby mi się ekran trząsł. Oj. Całe szczęście nie zadaje dwóch obrażeń na raz. No i cyk, pięknie. Tutaj mamy to, nie szkodzi. No ja oczywiście ten potem chętnie, jak najbardziej. To raczej nie ma nic ukrytego, bo by za często podłoga. Zresztą był potion na tym, więc no. Ech, i teraz tylko nie zrąbać. Czy to coś ukrytego? Nic na nic. Czemu ja wtedy nie sprawdziłem, kurczę. Jedyne miejsce, w którym właśnie był sekret, to akurat musiałem nie sprawdzić w tym trzecim poziomie. Ech. A poszedłem tam sprawdzić, czy coś nie ma. Nie powinienem się tak zbliżać mocno do tych ostrzy. Dobra. Czy to już będzie koniec? Jeszcze nie wiadomo. Sekret? Nie. Sekret? Też nie. Ale już... Trochę mi się nie podoba ta platforma. Ominę ją. Sekret? Nie wiem, czy ona mi czegoś może nie zamknąć. Trochę się tego boję. Zresztą dobra, wcisnę ją. Coś mi się otworzyło. No dobra. Trzeba uważać, bo kolce znowu. Ops. To wygląda jakby coś już spadało, ale jestem prawie pewny, że tędy nie przechodziłem jeszcze. Aha. Stracę trochę zdrowia. A może nie. Ale muszę to sobie otworzyć. Zdecydowanie. Ej, no halo, moment. A nie, czekaj, ta platforma się nie uruchamiała. To muszę wrócić. To po co ja tu byłem? To po co mnie ta gra przeniosła w ogóle? Dziwne bardzo. Nic tu nie ma.
Trochę nie rozumiem. Może lepiej nie wpaść w tą głupią gilotynę znowu. No tak, okej. Czyli przejdę sobie tam i będę miał czwarty poziom w głowie. A, i potem zostanie speedrunowanie tego. W tym poziomie ile jest walk takich? W sumie dwie tylko. To mało, niedużo. Takich ważnych, które trzeba zrobić. Co to kurde, co to? To jest grane. No nie mogę przejść przez to. Lustro jakieś. Może przebić? Mogę? Ej, halo. Co to ma kurde znaczyć? Wow! Czemu mam jedno zdrowie? Dobra, dziwne bardzo. Jakiś cień dziwny wyszedł z nas. A przed nami kolejny poziom. Tak, prawda? Jakiś dziwny cień z nas wyszedł. Mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzał nam później. Aczkolwiek pewnie bardzo się mylę. Teoretycznie 45 minut, ale za chwilę sobie pewnie powtórzę i spróbuję uzyskać lepszy czas. No, więc mam nadzieję, że odcinek się podobał, liczę, że będziecie oglądać kolejne. Nie będę wracał po tamto zdrowie. Będę grał tylko na 5. Jak przez to będę za dużo ginął, no to już trudno. Przyjmuję to na klatę. Do następnych odcinków, na razie.